śmiertelnie potrącił 10-latka i uciekł. Policja szuka sprawcy. W Wawrowie koło Gorzowa Wielkopolskiego doszło do niewyobrażalnej tragedii. Kierujący samochodem osobowym, najprawdopodobniej BMW, potrącił zaledwie 10-letniego chłopca. Dziecko miało jechać na ferie do Zakopanego. Jego życia nie udało się uratować. Kierowca uciekł z miejsca wypadku, trwają jego poszukiwania. Gorzów Wielkopolski. Śmiertelne potrącenie 10-latka. Do zdarzenia doszło w piątek 9 lutego, chwilę przed północą. To właśnie wtedy dzieci z Wawrowa, województwo lubuskie, miały zbiórkę na wyjazd do Zakopanego w ramach ferii zimowych. Na miejscu stał już autobus, który miał ich zabrać na zimowy wypoczynek. Dzieci wspólnie z nauczycielami i rodzicami pakowały swoje rzeczy do luków bagażowych pojazdu, kiedy nagle wydarzyło się najgorsze. Tragedia w Wawrowie. Nie żyje 10-latek. O przebiegu dramatycznej sytuacji poinformował Marcin Maludy, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie. Kierowca, najprawdopodobniej BMW, potrącił 10-letniego chłopca i uciekł z miejsca wypadku. Funkcjonariusz przekazał, że mimo prób lekarzy życia dziecka nie udało się uratować. Z dużą prędkością od strony ronda nadjechał kierowca ciemnego samochodu, prawdopodobnie BMW. Potrącił 10-letniego chłopca i odjechał z miejsca wypadku. Dziecko zostało przetransportowane do szpitala, gdzie zmarło. To ogromna tragedia. Policjanci z Gorzowa szukają kierowcy, robimy wszystko, aby go zatrzymać, powiedział w rozmowie z portalem gorzowianin.com. Policja szuka kierowcy, śmiertelnie potrącił dziecko i uciekł. Funkcjonariusze zaapelowali do wszystkich świadków zdarzenia oraz osób, które mogą przyczynić się do ustalenia kierowcy. Proszę o niezwłoczne poinformowanie policjantów w tej sprawie. Według relacji świadków, kierowca ciemnego BMW miał odjechać w stronę Czechowa. Rodziców 10-latka spotkała niewyobrażalna tragedia. Są w szoku, dlatego objęto ich opieką psychologiczną. To nie był wypadek. To było morderstwo dokonane przez bandytę, który po potrąceniu jeszcze przyspieszył, mówił Krzysztof Chrostek, sołtys z Wawrowa.